Tym samym to środowisko stało się jednym z bardziej widocznych czy wyróżnionych w tej geografii artystycznej Polski powojennej i ewidentnie środowiskiem zbudowanym od podstaw w kontraście do Krakowa, do Warszawy czy do dosyć takich jednak tradycyjnie zorientowanego środowiska poznańskiego czy środowiska toruńskiego, również może Wrocław być jeszcze takim przykładem jakby budowania od nowa, ale to też w dużej mierze przy udziale artystów, oczywiście artystów ze wschodu. Fotografia dolna pokazuje pracownię rzeźby Mariana Wnuka, która była umieszczona w oranżerii willi Bergera na parterze. Do dnia zresztą dzisiaj to pomieszczenie jest zachowane. Inne postaci i inne fotografie przybliżają jakby aurę tej pracy, której gro było poświęcone wykorzystaniu tych twórców przy odbudowie oczywiście głównie gdańskiej starówki, przede wszystkim głównego miasta. I to doskonale jest widoczne na fotografiach, ale też na obrazach, które można na zmianę jakby z tymi fotografiami odbudowującego się Gdańska pokazywać na obrazach artystów związanych właśnie ze szkołą w Sopocie. Tutaj akurat dwa podobne kadry, które doskonale uświadamiają ten zabieg związany z odbudową Gdańska, która w dużej mierze była pewnego rodzaju kreacją architektoniczną czy kreacją konserwatorską. Dlatego tutaj pokazuję fasadę Kaplicy Królewskiej, przypominając oczywistość dla Państwa, że pierwotna pierzeja ulicy Grobla czy ulicy Dam była przesunięta, zasłaniając fasadę tej kaplicy. Te działania, to jest jeden z najlepszych przykładów, ale takich egzempli można bardzo wiele wymieniać. Zresztą doskonali znawcy jak Jacek Frydrych wielokrotnie o tym mi mówili, pisali, więc różnego rodzaju zabiegi o charakterze architektoniczno-restauratorskim miały za zadanie nie tyle odtworzyć strukturę tego miasta przedwojenną, ile wyeksponować czy wykreować te elementy, które ze względów nowej polityki historycznej, nowej polityki artystycznej będą ważne dla Gdańska już całkowicie jako miasta polskiego, z którego ma być wymazana doszczętnie tradycja pruska czy tradycja niemiecka, za to mają być eksponowane inne elementy kosmopolityczne, czy to włoskie, czy francuskie, czy niderlandzkie wreszcie. Ale to też nie temat jakby tego wystąpienia. Formującym dla doświadczeń Szkoły Sopockiej doświadczeniem były oczywiście prace przy odbudowie Gdańska i to też zaważyło na profilu artystycznym, profilu związanym z wykorzystywanymi mediami przez tych artystów, a mianowicie eksponowanie i wykorzystywanie technik monumentalnych, technik architektonicznych, a więc tych wszystkich, które służyły architekturze, czy z nią były ściśle związane. Malarstwa freskowego, malarstwa architektonicznego, rzeźby architektonicznej, tak jak powiedziałem, czy wreszcie dawnych technik na powrót jakby reanimowanych, czy próbujących nie tyle może odtworzyć elementy historycznego Gdańska, co nawiązać technologicznie, czy nawiązać stylistycznie do tych przedstawień, czy tych elementów, które były kiedyś. Niemniej wiele z nich, tak jak na przykład te podcienia zamknięte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, były
znowuż swoistym importem czy takim znakiem, który z Gdańska, którego architektura miała no, ewidentne rysy jednak północne, czy niderlandzkie, czy niemieckie, miało uczynić miasto, które bardziej wiązać się miało wizualnie z tradycją sztuki czy architektury polskiej, w szczególności sztuki renesansowej. I tutaj takie podcienia wzorowane, czy to na Zamościu, czy to na architekturze renesansowej, w kilku miejscach próbowano jakby wykreować jako pewnego rodzaju łączniki z tą tradycją artystyczną, która ze względów politycznych była oczywiście znacznie bliższa, czy znacznie bardziej pożądana. To jest taka fotografia, która pokazuje fragment w niezidentyfikowanym zresztą miejscu, muru, na którym widać na zaprawie tynkowej różne próbki, pewnego rodzaju szkice przygotowywanych z grafit, a więc takich przedstawień wykonywanych w wielobarwnym tynku metodą obrysów czy odkrywania pewnych partii, kolejnych warstw kładzionego koloru. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie zidentyfikować też poszczególnych autorów. Natomiast wiele oczywiście tych realizacji artystów, których działalność wydaje się, że właśnie w zakresie odbudowy Gdańska była działalnością priorytetową, bo gwarantowała tym artystom tak naprawdę bardzo znaczącą pozycję i ta oferta socjalistycznego państwa, ta oferta PRL-u rzeczywiście była ofertą, można powiedzieć, nie do odrzucenia. Ci artyści z jednej strony mieli oczywiście doświadczenie z funkcjonowaniem funkcjonowaniem z czynnikami oficjalnymi, urzędnikami czy politykami, bo ten okres lwowski na pewno do tego się przyczynił, ale też byli artystami, którzy próbowali jakby swój status, czy jakby swoją sytuację zdystansować od tego, co dzisiaj można uznać za negatywny objaw pewnego rodzaju serwilizmu, czy właśnie konformizmu, żeby nie powiedzieć właśnie kolaboracji. Tym wątkiem, który w dużej mierze, kolokwialnie można powiedzieć, rozgrzeszał ich działanie, to bardzo często podkreślali, było trzymanie się tradycji artystycznej czy kategorii sztuki, wielkiej sztuki, która miała wedle przekonania żywionego przez bardzo wielu idealistów, że piękno jest w stanie zbawić świat, że piękno rozgrzesza każdy rodzaj działania, że w sytuacjach trudnych należy się przede wszystkim zająć pielęgnowaniem wartości, a te wartości to są także wartości artystyczne czy wartości materialne, a więc bez względu na to, komu się służy, to te wartości jakby doprowadzają do swoistego rozgrzeszenia działań, które można by uznać za przykłady właśnie konformizmu czy służalczości. I wiele tych realizacji do dzisiaj możemy oglądać chociażby w trakcie królewskim, czy na drodze królewskiej, i te nazwiska, jak tutaj ta kamienica Bernaty Świderskiej, którą w fragmencie pokazuje, czy kolejne nazwiska artystów związanych też ściśle z Sopotem, bo Teresa Pongowska studiowała tutaj w latach 50., później związała się z Warszawą, Czesław Rzepiński nie, ale to też wielkie nazwisko. To nie tylko oczywiście fasady kamienic, to również wystrój i wyposażenie no teraz chyba najbardziej zagrożonego wnętrza publicznego na terenie głównego miasta, czyli dawnego kina Leningrad, czyli kina Neptun, które jest wybitnym przykładem
sztuki socjalistycznej tego, tego okresu przez nie tylko te z graffito Marka Żuławskiego, ale też na przykład już postsocjalistyczną, można powiedzieć nawet nowoczesną, gigantyczną mozaikę na zewnątrz, która od podwórka jest mozaika Anny Fischerowej, która pewno za chwilę, jak i wnętrze tego kina zostanie bezpowrotnie zniszczone. To kino ma swoją monografię artystyczną, napisana u nas praca magisterska, wydana zresztą, także mówię o tym, czy eksponuję wśród Państwa, dlatego że jesteście Państwo przedstawicielami środowiska mającego przecież różne możliwości nacisku i lobbowania, więc im więcej będziemy dbać o zachowanie tej spuścizny, spuścizny, która oczywiście politycznie jest naznaczona wieloma mankamentami, ale z punktu widzenia artystycznego jest niesłychanie ciekawa, bo przecież to też jest nasza historia, mimo że przez niektórych nie lubiana czy nie ceniona. Ale ci artyści mieli także ambicje wykorzystywania tych swoich umiejętności poza Gdańskiem i poza Sopotem. I wielu z nich próbowało dokonać takiego swoistego szturmu na Warszawę, głównie Hanna Żuławska, ale także Józefa Wnukowa. Wielu z nich po prostu odeszło do Warszawy, dlatego świadczy o tym pozycja artystyczna tych twórców. Marian Wnuk w 50 roku został z funkcji profesora rzeźby w Sopocie, został poproszony o bycie profesorem rzeźby w Akademii Warszawskiej. Zresztą chwilę później został rektorem tej Akademii przez trudny okres socrealizmu. W tej Akademii doskonale funkcjonował, tutaj robię nawias, powszechnie szanowany przez grono profesorskie i studentów, uważany jako mąż opatrznościowy, który przez trudne lata polityki stalinowskiej Akademię Warszawską jakoś obronną ręką przeprowadził. Pytanie oczywiście, na ile mamy tutaj do czynienia z narracją jakby wspomnieniową, idealizującą, a na ile mamy do czynienia z umiejętnościami lawirowania między czynnikami oficjalnymi, środowiskiem artystycznym, osobistymi potrzebami wielu ludzi, ale też chęcią indywidualną, chęcią robienia karier. Wiadomo, że Warszawa zawsze to oferowała. Przez kilka lat, w końcu lat 40. był w Sopocie Artur Nacht-Samborski, ale później również przeniósł się do Warszawy, chociaż nie pełnił tam na uczelni żadnych stanowisk artystycznych. To ciekawe, że w tym głównym propagandowym periodyku artystycznym wydawanym w czasach socjalizmu i później zresztą wydawanym jeszcze do lat 70. w przeglądzie artystycznym w końcu 53. roku, symptomatyczne jest, że właśnie ta fasada Starówki Warszawskiej jest tutaj eksponowana, ukazała się taki bardzo dziwny tekst napisany przez Elżbietę Grabską i Romana Zimanta, rozmowa o szkole sopockiej. To rodzaj takiego stylizowanego na dialog artystyczny, czy dialog o sztuce, takiej rozmowy właśnie tej krytycznej, historycznej sztuki Elżbiety Grabskiej i Romana Zimanta, który był krytykiem, który to tekst chyba po raz pierwszy formułował pewnego rodzaju wyznaczniki związane ze środowiskiem sopockim, takie hasła dla tego środowiska ważne, które można sprowadzić do takich na przykład formuł.